W tym filmie zagram jako Ukraina na scenariuszu w 2024 roku, kiedy mamy wojnę z Rosją i postaram się tutaj wybronić. Ogólnie już sobie patrzyłem i jest to mega trudne do zrobienia, ale jest to możliwe. Nie wiem, czy mu daje cokolwiek w utrzymanie wojska na samym starcie. Mam... Ja w 2 tury stracę swoje wszystkie pieniądze, no może w 3 tury. No w 3 tury to już na pewno, a w 2 to większość pieniędzy swoich stracę, więc powinienem tutaj bardziej, nie wiem, coś takiego zrobić i nie wiem, w przyrost ekonomicznej populacji po prostu tutaj dać, bo sytuacji pieniężnej to ja tutaj nie poprawię kompletnie. No i dobra. I pora skipnąć pierwszą turę. Oczywiście tutaj Rosja jest o wiele lepszym państwem niż my i już straciłem dużą część swoich pieniędzy. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym powinienem zacząć rekrutować wojsko. Mogłem to już zacząć robić wcześniej. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbić na mi serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, wbić na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć opcję wspierający, oraz napisać komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Ale tego nie zrobiłem. Czemu? Nie wiem. I tak to w sumie niewiele zmieniło. Dobra, jeden tutaj jeszcze tak, o, tutaj trzeba... Ja sobie patrzyłem i jest to możliwe, żeby się na tym scenariuszu tak wybronić. Tylko trzeba grać po prostu z głową. Więc ja bym się tutaj wpierw po prostu zaczął wycofywać. Okej, już tutaj mi się udało wybronić. Ja bym się tutaj jeszcze wycofał tak, żeby ten front tak bardziej sobie ukrócić po prostu. Okej, widzę, że to jest problem, ale tu bym się dał radę przebić. I tutaj też bym się dał radę przebić. Okej, pięknie. No i już na ten moment jestem wybroniony. Teraz wystarczy to wszystko utrzymać. Ja bym się tutaj zreorganizował. Oj, widzę, że to jest problem. Wydaje mi się, że lepiej będzie po prostu odbić tą prowincję, niż tam się jeszcze jakoś rozciągać. I udało mi się uratować sytuację pieniężną, zacząłem coś zarabiać, ale nie wiem, jak bardzo długo ja tutaj będę się w stanie utrzymać. Więc ja tutaj będę po prostu to wojsko jakoś takie rozdysponuję. No i dobra, i teraz trzeba stać. Ale oni cały czas będą atakować tam na południe, bo oni na północ też już zaatakowali. Więc ja tu atakuję pełną armią, okej, wybroniłem się i tutaj bym musiał się... Tak, o, podzielić. Okej, cudem się tam wybroniłem, ale bardzo dobrze, że tam się wybroniłem. Bo dzięki temu stracę o wiele mniej wojska. Okej, widzę, że tu już są potężne problemy. Ja bym jeszcze sobie tutaj tak stał. Na pewno bym się chciał wycofać do Kijowa, bo tam jest twierdza i tam będzie mi się najbardziej opłacalnie mi się broniło. Okej, kolejna tura. Byłbym w stanie gdzieś tutaj jakieś kontry powyprowadzać, ale te kontry byłyby naprawdę tragiczne. Okej, wyrekrutuję coś w Kijowie. I tu bym wyprowadził na pewno kontry i tu bym wysłał trochę wojska. Okej, i tutaj trochę wojska i tu. I jeszcze nie rekrutuję nic. Oj, 900 wojsk oni tam mają. I tutaj 1900, dobra, stąd się trzeba jak najszybciej wycofać, a... Nie no, Kijowa sobie odpuścić nie można. Ja bym tam po prostu wysłał całe swoje wojsko i miał nadzieję, że tutaj całe wojsko rosyjskie zaatakuje. I ich tutaj wypalę. Chwila, oni zaraz muszą zaatakować ten Kijów. Ale im oni dłużej czekają na zaatakowanie Kijowa, tym będzie mi się ciężej bronić w tym Kijowie. No teraz to już Kijowa nie wybronię. No dobra, wybroniłem, ale teraz to już nie ma szans. No dobra, 31 tur przetrwałem. Pora na drugą próbę, tym razem od razu zacznę spamić wojskiem. Bo wcześniej nie zrobiłem, tak nie wiem czemu. W sensie spamić wojskiem, no że... Dobra, od razu zaczynam rekrutację wojsk. Mam bardzo mało punktów ruchu, więc... Trochę słabo, może dałbym jeszcze podatki na maksa. Mogę dać tutaj w sumie podatki na maksa i ekonomię. Chociaż mogłem dać w sumie utrzymanie wojska, dobra. Polecę teraz jak najbardziej, przygrinduję po prostu pieniądze. Tutaj ustawienia oczywiście daję w sposób standardowy. Bo ja kiedyś tam mówiłem, jakie mam ustawienia na swoich filmach. I teraz w sumie też zobaczyliście. No dobra, okej, coś takiego. Wszystko fajnie poogarniane. Zacznę rekrutować wojsko, może jeszcze bym coś w Kijowie dorobił, żeby... Nie wiem, czy rekrutować przy froncie, czy bardziej tak, czy tam, gdzie mogę najwięcej wojska wyrekrutować, bo tak czy siak to punkty ruchu zużyję tyle samo, będę miał chociaż więcej wojska, a pieniądze tutaj większej roli nie grają. Mam nadzieję, że ktoś czai, o co mi chodzi. Okej, coś takiego. Okej. Dobra, tu bym się zaczął powoli wycofywać. Oj, no i mi tam zniszczyli wojsko, słabiutko. Moi, masz 15 tysięcy wojska i im idzie jakoś coraz lepiej niż wcześniej im szło. Okej, wojsko chyba nie mam najgorzej rozstawionego. Oj, tam miałem lukę we froncie, tu mam. Dobra, zawsze mogę się jeszcze tutaj wycofać na 4 klatki, się bronić, ale na razie się tutaj będę bronił. Mam nadzieję, że żadnego wymówu w froncie nie będzie. Czemu ja tak mało zarabiam? Czy to dlatego, że sobie tak wszystko ustawiłem? No w sumie przez to mogę tutaj tracić po prostu ten przychód. Dobra, później to się jeszcze jakoś ogarnia. Chyba, że teraz w sumie, jeśli ta próba by miała wyjść lepiej, ale przegram tylko dlatego, że sobie słabo ustawiłem tutaj podatki inwestycja, to będzie jeszcze jedna próba po prostu. Tu wyprowadzę lekką kontrę, tam tutaj oni się wypalili, więc mogę to zaatakować. Tutaj mi się przebili, więc mogę tam skontrować. O, mam pieniądze!
To chwila, to sobie zrobię już coś takiego. Dobra, mam nadzieję, że... Dobra, ten przygód mi zaczyna powoli rosnąć. Oj, widzę, że tutaj są problemy. Ale tutaj mogę na spokojnie jakieś kontry powoli robić. Oj, jednak nie. Oj, duży błąd popełniłem. Chwila, chciałbym się do Odessy tutaj wrócić. Okej, udało się. I tutaj muszę się jakoś po prostu rozciągnąć. Tutaj. Okej, dobra, kontra. Rosja też mi co chwilę te tutaj miasto plądruje, więc trochę słabo. Oj, potężny stek wojska. Będę się przed nim bronił w Kijowie, bo tam mam chociaż twierdzę, to tam mam jakieś jakiekolwiek szanse. Okej, coś takiego. Oj, 1000 wojska tam mieli. Dobra, tu już widzę, że to będzie tragedia. Ale jeszcze postaram się pograć na czas, bo to już na pewno jest o wiele lepsza próba. Pogram na czas w taki sposób, iż jeszcze mam tutaj chwilkę. Okej, teraz sobie wyrekrutuję tutaj po prostu wojsko. Jeszcze chwilę się tutaj będę bronił. Ewentualnie mogę jakieś kontry zrobić. Dobra, no to koniec. I tym razem 38 tur wytrwałem, więc w sumie fajnie. Teraz sobie po prostu ułatwię tutaj ustawienia i zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Okej. I ja wolę, wydaje mi się, że po prostu lepiej to sobie tak normalnie ustawić. Okej, więc wszystko idzie we wpływie z podatków i utrzymanie wojska. Wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Normalne tam ustawienie suwaków i tutaj w taki sposób. No w sumie standardowy. No i dobra, pora tutaj coś wyrekrutować. Też w Kijowie, gdzie mam jeszcze dużą ilość poborowych. We Lwowie, ale zanim to wojsko tam przyjdzie, tu mogę. I Odessa. Jeszcze... Nie, co... W Charkowie mógłbym coś wyrekrutować zamiast Dniepropetrowsk. Chociaż to w sumie na jedno wychodzi. Chociaż nie, mogę coś takiego zrobić. To jest najlepsza opcja na wyrekrutowanie wojska, myślę. I to wojsko stąd może sobie od razu pójść do Odessy. A wojsko z Kijowa tutaj. I tutaj powinienem być na chwilę wybroniony. Stąd też bym się wycofał, bo tutaj mam naprawdę mało wojska na tej kratce. I to wojsko by po prostu głupio umarło. Więc wydaje mi się, że tą prowincję jedną trzeba sobie po prostu odpuścić. A też tutaj ciągle widzę, gdzie oni ile wojska mają. Więc fajnie, ale lepiej, żeby oni to wojsko stracili wypalając się. Bo wypalając się zawsze tracą więcej wojska niż... Broniąc się traci się mniej wojska niż jak się atakuje. I chwila, tu bym się tak wycofał, żeby trochę ten front ogarnąć. Okej. Tu mógłbym jeszcze coś takiego zrobić. Okej. Tutaj tak nieprzyjemnie tutaj jestem rozciągnięty. Na te tutaj dwie kratki. To mi trochę... To jest trochę dłuższy front, ale mniejsza w to. Na razie tam będę stał póki co. Jeszcze bym sobie tutaj odbił jakieś swoje prowincje. Oj, oni mi się już tam wbili, nie fajnie. Chciałbym sobie tutaj tę prowincję odbić. Mam nadzieję, że żadnego desantu nie będzie, a oni tutaj z tej strony żadnego portu nie mają, to fajnie. To niech to wojsko się tutaj wróci i to powinno, to odbicie tych prowincji powinno polepszyć moją sytuację gospodarczą. Chwila, tu, jak widzę, że oni tu nie mają wojska, to bym sobie tutaj tak poszedł, bo ja bym sobie ten front tutaj tak przesuwał, ale tak, żeby nie rozciągać tak nieprzyjemnie tego frontu. A mogę robić o wiele lepsze strategicznie ruchy wojskiem, jak widzę, gdzie oni ile wojska mają. Mogę nawet jakieś kontrofensywy wyprowadzać w sumie, w sensie na ich tereny. Bo mogę też ruszyć sobie na Kursk, oni jakieś tam wojsko wyrekrutowali. Ale też nie mogę głupio atakować, bo jak z czasem będę tak atakował tym moim wojskiem, to z czasem po prostu ten... to z czasem je stracę, ale dobra. Odbiję sobie tutaj wszystkie tereny Ukrainy, bo wypadało po tutaj od początku takie miasta jak na przykład Mariupol czy coś są w 100% rosyjskie, bo tak został stworzony ten scenariusz. Niestety nie da się w edytorze scenariuszu zrobić okupowaną prowincję od początku. Chyba się nie da. Więc fajnie by było sobie tutaj wszystko tak odbić. Jeszcze tutaj Krym. I się z tego Krymu jak najszybciej wycofać, żeby sobie wojsko po prostu zwolnić. No jakieś tam 3000 wojska mogę na tym Krymie pozostawić, ale tak to lepiej nie. Mógłbym w sumie tutaj sobie połączyć fronty, ale tutaj i tak... Tutaj jest morze, a oni przecież portu nie mają. No tak, sobie już o tym przypomniałem. Chwila. Jest luka we froncie. To ja tam wyślę szybko wojsko. To z Krymu. I mogę się tutaj po prostu bronić, bo widzę, że Rosji udało mi się już tutaj na ten moment... przyjemny sposób wykończyć. I tutaj się po prostu ruskich wypala. Ale oni myślę, że z czasem by się nawet dali radę tutaj przebić. Zależy, czy ja szybciej będę miał pieniądze, czy oni szybciej mi się po prostu tutaj gdziekolwiek przebiją. Ewentualnie zawsze można się strategicznie wycofać. Ja też nie mogę sobie tutaj szybko tur pipować, żeby nie przeoczyć jakiejś strategicznej sytuacji. Tu na innej prowincji miałem o wiele więcej wojska i muszę to wojsko szybko gdzieś dosłać. Bo widzę, że tutaj się zaczynają problemy na północy, jak i tutaj w Doniecku. Niby mogłem ten film już skończyć, ale jeszcze widzę, że tutaj jeszcze coś się może wydarzyć ciekawego. Wszystko zależy od tego, no, czy oni mi się szybciej przebiją, czy szybciej będę miał pieniądze na rekrutowanie dodatkowego wojska. Oj, teraz się coraz mocniej przebijają. Ja ten film i tak już uznaję za sukces, bo niby się tutaj udało coś wybronić. Już by taki Załęski, co... czy jak on tam się zwał, który jest bardzo wybredny i bardzo nie chce pokoju z Rosją. Wydaje mi się, że nawet on by w takim momencie by mógł tutaj negocjować coś. Chociaż już tutaj nie mam zbytnio rezerw, jak w tej prowincji miałem nadwyżkę wojska, żeby sobie gdzieś wysyłać, to już w sumie tej nadwyżki nie mam. Muszę tak tutaj w nieprzyjemny sposób balansować tutaj.
Oj, oni mi się tutaj zaraz będą przebijać. A też mi przychód z które rośnie. Oj, widzę poważne problemy. Jak oni mi tutaj w dwójkę zaatakują Donieck, to tutaj mogą mieć naprawdę problemy, bo mogą mi się tam nawet już przebić. 24 wojska tam pozostało, ja tam też coś wysłałem. Już mam pieniądze na plusie i oni mi się już tutaj zaczęli przebijać. Dobra, to chwila. Jakaś rekrutacja? Kontra? Oj, coraz więcej mi się tutaj przebijają. Trzeba interweniować oraz się wycofywać powoli. Dobra, się tutaj wycofuję już trochę. Kolejne wojsko mi tam gdzieś przebili. Mogę coraz poważniejsze z takich wojska sobie tu rekrutować. Oni sobie tu odbili Donieck i to coś. Chwila, bym chciał to sobie po prostu odbić. I mogą już brać sobie wcześniej konferencję pokojową, nie pomyślałem o tym. A i tak pewnie potrzebuję więcej warscora. Oj, no ja potrzebuję o wiele więcej warscora, żeby tutaj się dogadać z ruskimi. To bym musiał jakieś ofensywy tutaj zacząć robić. Żeby zrobić jakąś poważną ofensywę, to ja mogę po prostu jeden duży stack wojska zrobić i zacząć coś atakować. Oj, gdzie oni mi się przebijają? Za bardzo się skupiłem na jednym tutaj miejscu i tutaj już się powoli problemy zaczynają, więc ja bym coś tu wyrekrutował. Tu bym się chciał bić po prostu i tutaj mógłbym się jeszcze bardziej wbijać. O, jeszcze ten Donieck trzeba ogarnąć. To tutaj też coś wyrekrutuję. Tu się mogę wbić, bo widzę, gdzie oni ile wojska mają. A mi tutaj już zależy na po prostu ofensywach. Nie wiem, czy się do tego Jelec wbijać, ale mogę spróbować. Ewentualnie po prostu stracę wojsko. Okej, tutaj Donieck i te inne miasto odbita. Czy to już wystarczy na konferencję pokojową, gdzie po prostu biorę... No starczy, czy oni się na to zgodzą? Zgodzili się. No i wojna wygrana. Łatwo. Ukraińcy sobie poradzić nie potrafią, a ja sobie poradziłem. No. 2025 rok się zaczął i już jest pokój. Świetnie.